Każda sytuacja, w której masz wrażenie, że stoisz w ślepym zaułku, w której masz wrażenie, że wszystkie drogi są zamknięte, jest wyzwaniem, jest prezentem od wszechświata, by znaleźć tą trzecią możliwość. Jedna droga zamknięta, druga droga zamknięta wszystkie drogi zamknięte. Możesz mieć pewność, że jest jeszcze jedna, jedyna droga, przynajmniej jedna, jedyna droga wyjścia, o której jeszcze dzisiaj nie pomyślałaś i nie pomyślałaś. Dlatego, jeżeli popatrzysz dzisiaj na całe Twoje życie i sprawdzisz tą dziedzinę miłości, dziedzinę zdrowia, dziedzinę rodziny, dziedzinę sukcesu, dziedzinę finansów i zauważysz, że jest ona już w pełni otwarta, czysta, wszystko płynie, wszystko się zmienia, wszystko się przemienia, to idealnie oznacza to, że masz pełną otwartość na bogactwo i obfitość, którą Siła Wyższa przygotowała dla ciebie i która dokładnie teraz stoi na twojej dyspozycji. Jeżeli jednak popatrzysz na te wszystkie dziedziny i znajdziesz jedną chociażby dziedzinę, która jeszcze kuleje, coś w tej dziedzinie jest nie tak, na przykład w miłości idealnie. W sprawach rodzinnych idealnie, w sprawach kariery idealnie, w sprawach zdrowia idealnie, a finanse kuleją. To znaczy, że w tej dziedzinie finansowej jest jeszcze jakaś blokada. Jest jeszcze coś, gdzie krzyżujesz Twoje dłonie, Twoje ramiona, zamykasz się na obfitość i albo za mało dajesz z siebie do wszechświata z obawy przed tym, że może ci się coś wydarzyć, jeżeli tak w 100% się otworzysz. Albo masz jakieś podświadome strachy, obawy, niepewności, a wszystkie strachy i obawy lubią się materializować, i dlatego ta dziedzina kuleje. Dlatego w tej dziedzinie są jakieś bariery, te kanały przepływu są zamknięte, i na tą dziedziną warto popracować. To jest bardzo, bardzo wyjątkowe przesłanie, że jeżeli ta dziedzina kuleje. To znaczy, że nie wykorzystałaś albo nie wykorzystałeś wszystkich możliwości, które masz, aby to przemienić. Może masz już wrażenie, już wszystko zrobiłam, już wszystko zrobiłem, już wszystkiego spróbowałam, wszystkiego spróbowałem i nadal ta dziedzina jest taka, a nie inna. Możesz mieć pewność, że jest jeszcze przynajmniej jedna droga, przynajmniej jedna możliwość, której nie spróbowałaś i której nie spróbowałeś. Znajdź ją. Znajdź to wyjście.